Test, 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 test. W dzisiejszym odcinku yy, Bitcoin niestety poleciał, ale jeszcze nie jest to w pozycji. Cały czas jest tutaj jeszcze walka, nie pogrzebmy tutaj wszystkiego, gdyż pojawiają się wiadomości, że prawdopodobnie możemy mieć nasz rajd, gdyż będzie to ostatnie chyba coś, zanim gospodarka zacznie powoli spadać bez silników yy, w dół. I dzisiaj będzie dużo, dużo wiadomości z placu boju i w ogóle takich właśnie e wiado, wiado wiadomości zaczynamy ten ciągnik Cześć, nazywam się Maciek, to jest Krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem, tylko wyłącznie moim zdaniem <kuh> nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Poniązgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Nie bierzcie żadnego przykładu, ani w ogóle jakichś tutaj, jakiś nie wiem, nie traktujcie to jako porady inwestycyjne, to co oglądacie w ogóle na YouTube, te wszystkie kanały, wiadomości, i czegoś innego, no bo przecież normalne porady są w telewizji albo u profesjonalnych różnych ekonomistów i powiedzmy bankierów, tam na pewno dostaniecie najlepsze wiadomości. Więc tutaj to tylko jako rozrywkę traktujcie i, i oglądajcie, jakbyście, nie wiem, skończyli oglądać panoramę. Dobra, y, ruszamy z tym tematem. Y, linki, dzisiaj nie dam linku do książki. Link do książki jest oczywiście pod opisem znaczy do książek różnych, y, w tym i ten. I można tam sobie kupić różne książki do krypto, znaczy do krypto, do tradingu. I poznać giełdę. Wtedy być może będzie można wziąć dialog z tymi, właśnie powiedzmy, ekspertami. Ok, więc jedziemy. Dzisiaj Bitcoin e, niestety zaliczył tutaj e, spadek. Myślałem, że tutaj był nas oryginalny punkt M e, mniej więcej i przebiliśmy po prostu. Nie, nie, nie weszło nam to i spadliśmy niżej. Ale, Ancik, ale to nie jest nic zakończone, ponieważ u, utworzyła się tutaj nowa. Utworzyła się tutaj nowa, zaraz mi się chyba troszeczkę. O, utworzyła się tutaj nowa, e, nowa formacja, zobaczcie, mamy taką, e, mamy teraz w tej chwili taki taką, taki kanał. Normalnie mieliśmy tutaj zobaczcie. E, zobaczcie, mieliśmy tutaj właśnie. E, f, f, tutaj mieliśmy, o, tutaj mieliśmy tą formację, tutaj później i tu i, czyli, liczyliśmy na to odbicie, i do góry tym samym BUM przeszliśmy bardzo do dołu. I teraz mamy całkiem niezłą tutaj formację, więc yy, myślałem, że no, nie zejdziemy jeszcze tak nisko, ale jeszcze tutaj nie jest źle, bo jesteśmy tam powyżej yy, 43 tysięcy. I tylko chcę wam tylko pokazać bardzo szybko jedną rzecz, że yy, później, jeżeli wypadniemy stąd jeszcze, jeżeli wypadniemy z tego kanału, z tego tutaj kanału klinu takiego i yy, yy, cena będzie wypadała, tutaj już wypadła, ale jeszcze ta godzinówka zamknęła się powyżej tego fragmentu, więc bardzo dobrze. Jednak, jakbyśmy wypadali, to kolejnym targetem, równym właśnie e, wyłamanie z tego takiego klinu, e, byłoby właśnie tutaj Fibonacci 61 i to było na poziomie 41, tam 600, ok? I to by, było, to by był właśnie ruch od początku tych wzrostów Bitcoina do tutaj, właśnie do tej tutaj korekty. Więc zobaczmy teraz, gdzie by tu teraz wejść na przykład. Więc w tej chwili takie wchodzenie tutaj to jest po prostu niezbyt, niezbyt opcjonalne. Tak, przynajmniej to tylko moja opinia oczywiście, możecie wciskać tutaj co chcecie. 40, 400, tego na Bitmexie chyba dźwignie 500, nie wiem. I spójrzcie, w tej chwili jeżeli sobie odmierzymy taki bardziej agresywne agresywny wejście tutaj na, tym, na tych fipsach, powiedzmy stąd, to zobaczcie, opór na Fibonacci 61 jest, znajduje się tutaj, to takie bardziej agresywne jest, bo tutaj powiedzmy cena teraz, tutaj powiedzmy cena w tej chwili konsoliduje, ale dopiero jakbyśmy wyszli tutaj, w tym miejscu, to dopiero coś by było, okay? bo ta cena może iść tak bokiem tutaj <laughs> w tym stylu. I nie bardzo, i nie bardzo tutaj będzie możliwość wejścia, gdyż jak widzimy, za każdym razem, jak był ten spadek. Zobaczcie, w takim downtrendzie. O, to mogliśmy sobie odmierzyć czyli tutaj do pierwszego powiedzmy dołka. I widzimy, że. Pierwsze poziomy Fibonacci zareagowały, czyli bardzo silny taki tutaj spadek. To łatwo to powiedzieć, jak już się po prostu to stało, tak? ale trzeba zaokładać właśnie, że jak cena ma problemy z pierwszym Fibonacci, to jest to bardzo silny taki trend. Powiedzmy teraz od tego momentu widzimy, że zobaczcie jak ładnie na Fibonacci 60, nawet od tego najwyższego momentu tutaj, to równiutko na Fibonacci 60 spadało. Więc jeżeli miałbym tutaj coś zrobić, to dopiero aż przekroczymy właśnie te Fibonacci i będę miał potwierdzenie, mniej więcej potwierdzenie. Będzie to bardziej jasno wyglądało, że jest wybicie z tego tutaj fragmentu i jest jakaś siła, która chce ciągnąć Bitcoina do góry. A o tej sile zaraz też porozmawiamy w wiadomościach, po wiadomościach z placu boju. Inne monety wyglądają bardzo podobnie. A więc teraz jaki scenariusz? Teraz scenariusz, scenariusz jest taki, że albo będziemy tutaj teraz spadać i jeżeli zrobimy bearish retest, czyli tutaj myślałem, że będzie bearish retest, ale E, powiedzmy spadniemy poniżej tej zielonej linii, tu zrytestujemy ją, no i wtedy lecimy raczej na 41,5, to to bardzo, bardzo podobne. Lub drugi scenariusz, scena będzie tutaj tak e, krążyła bokiem, wtedy zobaczymy jak poszczególne wskaźniki ochłoną, e, powiedzmy, en <coughs> energia się nazbiera, no i wtedy będzie można tutaj zobaczyć jakąś formację. To jest scenariusz drugi, tak, to jest pierwszy, drugi i trzeci scenariusz, który, no trzeba troszkę zaczekać, byłby przebicie tutaj tego Fibonacci 61, Następnie retest, i tu już byśmy zobaczyli takie wzrosty. To jest scenariusz numer 3. I w zależności od tego, właśnie można tutaj coś zrobić. Wracając do energii, jeszcze chciałbym pokazać, że pod poziomami tutaj energetycznymi widać, że spójrzcie na miesięczniówce, mamy energię piękną, idealną. Mamy jej tyle, że można dojść do 100 tysięcy. Mamy też jej tyle, że spokojnie możemy dojść tutaj na 10-16 tysięcy. Okay? Co się stało? Na tygodniówce, ładnie, jest tygodniówka jeszcze bardziej podładowała tym spadku, ale najbardziej zyskała dniówka. Więc w tej chwili mamy trzy osie, które wyglądają już bardzo dobrze, więc myślę, że ten ruch nastąpi jeszcze w tym tygodniu, że ten ogromny ruch, oczywiście ogromny ruch znaczy się taki, że jeżeli zaczniemy wychodzić powyżej tych Fibonacci, o których mówiłem, będzie to ruch bardziej do góry. Jeżeli przetniemy 48, będzie to ruch jeszcze bardziej nastawiony na, na górę. Dlatego jeszcze bym tutaj zaczekał parę, parę chwil, niech się to określi, czy będziemy po prostu lecieć do góry, czy będziemy spadać. Tak? I spadek pamiętajcie jeżeli byłby taki bearish test oczywiście na mniejszej osi trzeba to obserwować, wtedy yy, możemy tutaj właśnie grać na, yy, na spadek. Tak? Po prostu chodzi tutaj o tego price box. Tak to oglądał szybki start. O proszę bardzo. I w tej chwili liczę tutaj, że będzie właśnie jakieś odbicie, i w tym miejscu zrobi gdzieś się jakaś formacja. Czy to będzie jakiś trójkąt tutaj, taki ok? Czy to będzie kanał, czy cokolwiek. Liczę na takie właśnie rzeczy, ale według poziomów tutaj energetycznych mamy. Du, dużo złożoną, tutaj bardzo złożoną konsolidację, i jak sobie popatrzymy na całość, tutaj mamy możliwość właśnie tego retestu i potem odbicie. A dlaczego? To też zaraz powiem. Innych monet nie będę patrzył dzisiaj w ogóle, gdyż wyglądają bardzo podobnie. Jedna śladują po prostu na ruch, więc głównie o to chodzi, żeby było wybicie z tych. Wszystkich trend linii spadkowych, okay? I pierwsze wybicie zawsze postawcie sobie taki poziom. Spokojnie, jak Wam tu ucieknie kawałek dolarów, nic się nie stanie, okay? Nic nie stanie. Ci, co tutaj łapią dołki, no tutaj do góry, zobaczcie, osmolone, tutaj osmolone, 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 ok? Jeżeli mielibyśmy przebicie, czyli cena przebiłaby, zobaczcie tutaj ten poziom, to zobaczcie w ogóle, na czym by to wyglądało. Podobnie tutaj spójrzcie. Bardzo piękne i niestety. I podobnie tutaj, zobaczcie. Bardzo piękne i niestety, ok? Więc tutaj pojawiła się mała dywergencja no i mamy taki ruch, ale tej dywergencji jeszcze nie widać na dużych osiach, dlatego mm, wydaje mi się, że takie będzie mieć tutaj rzeczy. Chyba, że wejdziemy na wyższy poziom i wtedy tutaj pójdziemy, więc całość to, to będzie właśnie e, bear trap czyli ludzie, którzy tu zaczęli shortować, będą złapani i po prostu e, po nich będzie. To był e, atom, tak? E, dzisiaj też Matika kawałek tutaj też pokażę no i inne monety nie bardzo tutaj nie ma co pokazywać. Alice też podobnie wygląda. O, zobaczmy, też bardzo podobnie. Widać tutaj taką małą dywergencję, która zaczęła działać, ale też ym, tutaj musimy zaczekać, czy cena przypadkiem nie będzie robiła jakiegoś takiego double topu, taki, taki po prostu price box, tak? Czy może jednak przebijemy się tutaj na ten poziom <laughs> i będziemy po prostu, e, będziemy mieć tutaj właśnie ten, ten e, bear trap, tak? Tą, tą pułapkę. Więc wracając jeszcze na chwileczkę tylko do, do Bitcoina, spójrzcie, mam nadzieję, że wyjdziemy na poziom tutaj, zobaczcie, gdzie mieliśmy te retesty. To jest poziom coś około 40 tysięcy, 44 tysięcy, sorki, i tutaj coś zrobimy, ok? Tutaj, wtedy będzie to potwierdzenie, że to był typowy taki birdshot, dużo ludzi tutaj uwierzyło i otworzyło shorty, i wtedy te shorty będą zlikwidowane i po prostu cena pójdzie do góry. I tutaj się jakoś, nie wiem, zbazuje, będzie jakiś taki, nie wiem, a powiedzmy, takie wybicie pierwsze. Potem będzie tu poprawka, znaczy korekta i, i coś, i coś tu będziemy wychodzić. Taki scenariusz, właśnie ten trzeci, chciałbym zobaczyć, ok? A ten ewentualnie boczny tutaj takim ruchem, żeby też się utrzymyło na tym poziomie. Tylko, że zobaczcie, że ten poziom był bardzo ważny. Tutaj było bardzo ważne, więc cena musi wyjść z tego krytycznego tutaj punktu. Musi, musi z tej strefy. Także dobra, jedziemy. Monety, to inne rzeczy nie. Myślę, tutaj, jakbyście mi podesłali jakieś tickery w tym. W komentarzach typu, y, typu y, wydobycie na przykład metali, y, czyli tickery metali, tak jak nie wiem, nikiel, miedź, lit, um, później spółki wydobywcze, które wydobywują, wydobywają te y, metale, y, nie wiem, jaki GDX, to od złota, tak, ale jakieś litowe, uran też tak, by się przydał i y, spółki wydobywcze właśnie uran. I właśnie, jakby to było w tym tickerze, to ja bym wtedy sobie zrobił tutaj rynki tradycyjne i też byśmy je rozpatrywali. Bo, tak jak mówię, z Jolką nagraliśmy ten odcinek, i tam właśnie wskazywałem na Commodity Supercycle. Jak to wygląda od tego, co będziemy potrzebować w ekonomii, żeby istnieć, i czym państwo w ogóle jest bogate: czy ma więcej papieru, czy ma więcej właśnie produkcji. Także to tam bardziej ten temat jest przez godzinę tam poruszany. I jakbyście mogli dać te tickery w tym, w, w, na dole w komentarzach, to ja, ja i tak przeglądam, to sobie je spiszę i wtedy będę tam też w, w market update nagrywał właśnie o tych, o metalach Dobra, o metalach. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Czu, 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 czu. Dzisiaj sporo wiadomości z pracy boju. Cześć, macie kim w boju? Słuchajcie, słuchajcie. Dużo z was podchodzi do tych wiadomości z pracy boju, że a bo ktoś tam tutaj może chciać się wybić, napisze do mnie i w ogóle. To nie o to chodzi. E, chodzi o to, że ja polegam na takich wiadomościach, ponieważ tych wiadomości nie ma nigdzie w gazetach, ani nigdzie indziej. Teraz tak, czy ufam wszystkiemu, co tutaj napisane jest? Ani nie ufam, ani, yy, ani ufam, ok? Widzę, co się dzieje u mnie, widzę, co się dzieje też u Was, bo mi czasami piszecie z tymi osobami, co po prostu na przykład przysyłają mi tam różne filmiki i w ogóle. I jeżeli takie wiadomości dostaję, to znaczy, że coś się tutaj potwierdza, mam punkt odniesienia, prawda? I większość rzeczy, jeżeli na przykład u Was w pracy, jeżeli ktoś pracuje w ogóle jakimś zakładzie przetwórczym lub, lub gdziekolwiek i ma tam na przykład powiedzmy coś się tam zepsuje, to do kogo będziecie mówić? Idziecie mówić na piętro do ludzi, tak? Idziecie rozmawiać z nimi. Jeżeli czegoś szukacie, ktoś coś tam ma do powiedzenia, to najczęściej wsze, wielkie, wszelkie plotki wychodzą właśnie pierw z piętra, bo tam wiadomo, co się dzieje, ktoś co zrobił, ktoś może gdzieś, nie wiem, nażygał w jakiś bukiet i e, poszło to od przez do klienta. Nie wiadomo, tak? Ale najwięcej rzeczy właśnie się tam dowiaduje. Więc ja te traktuję rzeczy, jak i każdy e, człowiek, który widzi bardziej makro, jako naprawdę podpowiedzi, bo tego nie mamy, tego po prostu tych wiadomości nie mamy jakby w tym w, 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 w nigdzie indziej nigdzie indziej nie mamy, tu widzę, że mi się coś przestawiło poczekajcie momencik, bo tutaj tylko zrobię o o, teraz chyba lepiej, tak teraz powinno mnie trochę lepiej słychać Dobra, zaraz po prostu boju. Ojciec prowadzi sklep spożywczy Dolny Śląsk. Dzisiaj do mnie dzwoni pytać, czy mąki nie potrzebujemy na święta, bo on jeszcze trochę zapasów w sklepie ma, ale w hurtowniach jest pusto. Zna różnych ludzi z branży i mówią to samo. Nie można nigdzie kupić mąki. Niby tłumaczy to tym, że święta idą, że dużo zapasów wyszło jako. Yy suchy prowent, aby po, pomóc Ukraińcom. Tak więc zobaczymy, jak się y, sprawy potoczy dalej. Także to zobaczcie, jest pierwsza wiadomość. Okay. Kolega z pracy ma sąsiada, który współpracuje z odbiorcami hurtowymi na zbóż. Przewiduje, że na jesień będzie uderzenie bardzo wysokich cen artykułów spożywczych i prognozuje, że jeden kilo chleba będzie kosztowało 100 zł. Wczoraj przypominam wiadomość, y, którą podaliśmy, że. Y, to chyba z bankiera była tak, że Krystyna mówi, że będą nowe. Nie, Urszula mówi, że będą nowe sankcje, jak energia, żywność, i bankowość dodała. Pamiętacie wczorajszą wiadomość? I bankowość. Także ta wiadomość tutaj skleca się z tym, co właśnie mówią nasi zarządcy. Tylko zobaczcie, że my wcześniej to słyszymy. My słyszymy na parę tygodni wcześniej, dlatego można się już ustawić pod pewne rzeczy. Prognozuje się, że jeden kilogram chleba będzie kosztowało 100 złotych z uwagi na brak. Melasy z buraka cukrowego lub trzciny cukrowej będą e, braki cukru. Czyli ponownie myślenie procesowe. Mamy coś i coś, z czego się tworzy. Jeżeli nagle cena danego produktu nie, nie maleje, ale, znaczy nie, 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 nie rusza się, ale surowców do produkcji tego produktu idzie do góry albo ich brak, to gwarantowane to macie, jak nawet nie w banku, że będzie wzrost tego danego produktu. Także ja już w tym, w tym tygodniu postaram się nagrać znowu jakieś parę odcinków na Fiat Marines, muszę zacząć ruszać tam, bo już mam już mi się zbierają tutaj w tych Excelach różne te rzeczy i tam zaczniemy poruszać właśnie takie tematy, okay. takie tematy, mam do nagrania właśnie Biden, który chce sprzedać Amerykę i właśnie Promocje, później mamy też no różne, różne odcinki. Mam właśnie do tego ten odcinek, który tam jest jeden. Będę po prostu rozciągał, bo to jest taki zbiorczy, który pokazuje właśnie, jak mogą wyjść różne rzeczy. Tutaj dobra, muszę przyznać, że przybyły nawet moje prognozy: 30 zabochenek. Obawiam się, panie panowie, że będzie gorzej niż nam się wydaje. Oczywiście, inne osoby z roboty, jak coś tego słyszą, mówią, że to niemożliwe i najchętniej by byli nas po, po, poczęstowali folią minową na głowę. Dzięki z roku, z Armii. Ci ludzie, ok, zaczniemy nazywać tych ludzi którzy tak powiedzmy przychodzą tutaj, znaczy przychodzą, przychodzą, w, wyżyją w waszych okolicznościach i jak coś próbujecie im powiedzieć coś, wiecie, coś tutaj ok, tak? Tak jak z tym, z, tym, z tym memem, co dałem, że o tym wodospadzie, że tu wodospad, co ty gadasz? Nie ten już spada, tak? Tamten drugi mówi, podaj link i ten, a ten ten nie, ten drugi mówi foliarz, a ten pierwszy mówi, podaj link i, i tego. I, I skąd masz? <grym> Także. Ten. Także, jeżeli tacy ludzie są, to nazwijmy ich kamieniowcy, ok? Czyli ci, ci, co żyją pod kamieniem. Po prostu oni żyją pod kamieniem, jak już te wejdą te wszystkie rzeczy, tak jakby kamień coś podniósł, tam te zwiją już takie glizdy, robaczki różne i ten, to kamieniowcy, ok? Albo skamieniali, 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 obojętnie. Y i tutaj właśnie: Iryśka, ojca, matki, syny, powiedział, jeszcze tutaj zapomniał dodać, że psa, który chodził z y, córki y, Genowefy kotem, i potem zrobili wnuka y, Marka, okay? y, Powiedzieli, że zabrali jeepy i busy u mnie w małej Pipidówie, nie opodali czeskiej granicy. Znajomy z Lubelskiego, lat 21, rolnik, y, 60 hektarów ziemi, dwa tygodnie temu zapukali, dali 500 zeta za 5 hektarów pola dziennie, dziennie. I stacjonują tam wozy, a jego do koszar i na ochotnika pomaga wstawiać płot z granicą Białorusi. Ale powiedzmy, że ten płot, tam jest dalej, raczej chyba nie będzie chronił przed napływem ludzi z Białorusi. Raczej chyba odwrotnie. Nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek właśnie z odcinków specjalnych, ten z Putinem, co tam mówię, że, ten, że będą takie rzeczy i tam daje właśnie o tych ogrodzeniach i płotach oraz ten to opisuje właśnie tą sytuację, w której ja już widziałem w pracu boju takie wiadomości, jeszcze nie, w ogóle nie było mnie nigdzie że w 2011 roku już zaczęło się wszystko zbierać bo właśnie dostawałem takie różne wiadomości od znajomych z różnych części, części Polski, że przyjeżdżają i powstają stare upadłe jednostki wojskowe powstają na nowo, gdzie nic nie było w ogóle to już w 2011 roku, wierzycie? 2011 rok 2011 rok Teraz możemy to porównać z wiadomościami na przykład z World Economic Forum, ok? I tamtą, tamten timeline. Jak już będę miał więcej czasu, ok? Opowiem tobie kawą. Podchodzi Polak do, sta, do straganu, y, gdzie y, kamień sprzedawał ości. Oczywiście nie powiem kto. Ości y, od śledzi po 5 zł za sztukę. Panie, a dlaczego te ości za takie drogie? Są takie drogie. A widzisz pan, bo to nie są zwyczajne ości. Po nich e, nabiera pan rozumu. No to daj pan dwie sztuki. E, w, odliczył, zapakował, skasował. E, Polak wraca po kilku minutach i mówi: Panie, za 10 zł to ja miałbym 2 kilo śledzi. A ile to by było ości? E, na to kamień mu na to odpowiada. A widzisz pan, jednak działa. Już żeś pan trochę mądrzejszy. Także taki kawałek. Prze przerwa, przerwa. Okej. Okay. Hej, moja siostra mieszka w zachodnich Niemczech. Dzisiaj właśnie będzie trochę wiadomości o Niemczech. I w sklepach jest już odczuwalny brak podstawowych produktów, yy, yy, mąkę, olej i tak dalej. Ostatnio nie mogę dostać nigdzie was, yy, właśnie olej, więc poszła do polskiego sklepu i przeżyła mały szok. 5,95 za litr oleju. Tutaj też u nas wzrosły te produkty niemiłosiernie. Okay? Masło, tak jak mówiłem, jak kupowałem po 2,20, teraz jest po 4... Nie, 20 kupowałem, nie, 2,30 masło, i teraz jest 4,20. Kurwa, oczywiście, robi zapasy już od dłuższego czasu. Jak zacząłem przesyłać jej twoje filmiki, o czym nas może czekać, nie wiadomo w przyszłości, ale jakoś kupowała olej, teraz musiała zapłacić 5 razy więcej. Mm, 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 mm. Tutaj mamy zdjęcia też jeszcze z innego w ogóle postu, że ten, że towarów też nie ma i w ogóle to chyba ten tutaj, nie, to nie ten rynek. Także też tutaj gdzieś tego wiadomość. Nie ma tutaj też właśnie, chodzi tutaj o olej i różne rzeczy, ale natomiast ten, ta osoba mówi, że piwo i alkohole tanieją za to, czyli nie wiem, żeby ogłupić może albo coś. Takie półki wiecie, ktoś powinien, no dobrze, ale u też w sklepach takie coś jest, a potem uzupełniają. Dobrze, ale yy, te braki w tych półkach nie wiem, jeżeli ktoś pracował w ogóle w, nie wiem, w przepływie wartości, są często z tego powodu, że nie dostają na przykład towaru na czas i wtedy nie mogą go wyłożyć, bo mają. Organizacja pracy w supermarketach, powiedzmy, w Lidlu, Waldi, czy tam jeszcze gdzieś indziej powiedzmy, jakichś tam innych, Rąge i tam w takich innych hitach Tesco jest taka, że mają być towary na zasadzie Kanban w, po prostu na półkach, tak? I jest to samo napędzająca się jakby taka taka po prostu zbywalność ich w sklepie. I jeżeli nie można ich podać, to znaczy, że nie ma ich na stanie, bo wątpię, żeby na przykład po nocy albo gdzieś tam nie było ich. Lub, lub jest taki na nich ten popyt, taki na nie popyt jest, że ich dzienne po prostu zapotrzebowanie, jakie oni wykładają, nie... Nie pokazuje się. To są dwa takie wyjścia, więc spokojnie, ja tutaj nie traktuję tego, że O oh my god, panika, tylko mogą być dwa wyjścia. Można to mówić, że jest bardzo zapotrzebowanie na to, pytanie wtedy dlaczego? OK? Diagram przyszłowosodkowy, lub po prostu nie ma ich w, pod właśnie napływem tego, że nie zostały dostarczone odpowiednio szybko, w o odpowiedniej ilości, i przez to na przykład kanban w sklepie nie działa, ok. Kto to jest Kanban? To też będzie na Fiat Marines. W skrócie powiem, że jest to tak zwany Kanban, czyli sygnałowy sygnał na po prostu cześć, tutaj jestem i trzeba mi obsłużyć. Okay? E, więc zobaczymy, jak to tutaj się zrobi. Berlin, tutaj jeszcze taka wiadomość jest. Tutaj, właśnie w Berlinie, Deutsche Telekom podpisuje tutaj umowę i że będą weryfikacje, kody QR, i tutaj solution, żeby po prostu. O, zobaczcie tu jest taki właśnie. Chodzi tutaj o weryfikację tak i te różne identity, tylko tutaj jest jedna taka wiadomość. The QR code-based software solution will be used for the vaccinations as well as e, such as polio and yellow fever. Czyli kody QR i ten cały oprogramowanie będzie używane tutaj do e, tych, do e, update'ów, do mapowania, tak? Ale także na polio i żółtą gorączkę. Okej. Okay. <laughs> Okej. <laughs> Ktoś chyba się tu wygadał, co? Zapamiętajcie to. Towary już prawie gotowe, regulacje i tutaj taki spis wiadomości ktoś tutaj podał. Klienci banku na to czekają. Paul ostatnio mówił, że jest duży potencjał, by w końcu przed ETF. Ripple właśnie wygrał z SEC i ostatnia formalność już zielone światło, czyli każdy liczy, że Ripple będzie tutaj robił, tylko że to będą Interbank, z tego co ja wiem o tym, o tym istocie, przynajmniej jak tam czytałem. Także bardziej Stellar będzie tu od do działał, a nie Ripple. Tylko pytanie jest, bo tam jest podane na tej, na tej nocy i w ogóle na tym całym raporcie tego banku International Settlements, że to Ripple i na przykład, te inne, na przykład że Stellar będzie ten dawał możliwość wysyłania różnych cyfrowych walut. Tylko my widzimy to jako kryptowaluty i pytanie jest, po kiego wała nam ten Stellar? Oni widzą to jako różne ECB, European Central Bank Digital Coins albo Central Bank Digital Coins. Czyli różne krypto, czyli będzie jakiś będzie po prostu przesyłanie tego. No nie wiem. Mam nadzieję, że to nie wypali, że będzie jakaś rebelia. Stopy procentowe rozłożone co najmniej do 2022 roku, sprzyja rynkowi stopy procentowe rozłożone są co najmniej, co najmniej 2022, nie wiem o co chodzi, co sprzyja rynkowi. Raczej chyba, no nie bardzo, dzisiaj o tym też powiem, a historycznie recesja zaczyna się dopiero od 2%. Ja widzę tylko jeden minus. Predykcja Simpsonów, piąty wybuch atomówki. No, zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj też powiem, właśnie tutaj, o to, dlaczego rynek może się odbić w tym. Siema jak wszyscy, to wszyscy. Raport z południowych Niemiec. Powrót do czyszczenia sklepów z papieru ale O, to jest właśnie ten tekst. Z papieru toaletowego i wiele produktów, limity kupowania. Limity kupowania. Pamiętajcie, stadion zamknięty odcinek, że już i tak nie ma ich na półkach. Stadion zamknięty to odcinek w odcinkach specjalnych, w playlistie. Takie produkty to na przykład cukier, mąka, olej. Zobaczcie, jak często mąka i olej się pojawiają, ok? Czyli ludzie jakby to może magazynują, ale jak wiemy o tych półproduktach, które służą, surowcach, które służą do produkcji tych produktów, coś się dzieje, że ich będzie brakowało. Który zwłaszcza coraz trudniej znaleźć. Chemia jeszcze jest, chemia pewnie będzie. Tymczasem w Niemiec, w Niemczech, ok? Izrael i Stany zaaprobowały. Kupno przez Niemcy Arrow 3 Missile Defense System, czyli Niemcy kupują właśnie nowy system rakietowy, obrony rakietowej. To jest chyba ten z w Izraelu, jeżeli mnie to nie tego, tu mogę się mylić. Więc pytanie jest, zakup, kupują właśnie i my szybko kupiliśmy czołgi, oni teraz systemy. <grym> no nie Tymczasem zobaczcie, jak poszły w 2022 roku akcje tych spółek militarnych. Tych, od, co mają kontrakty, no, kontrakty, de, defen, defense contracts, tak, z tymi, ze Stanami Zjednoczonymi. Zobaczcie, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Nordcorp, General Dynamics. Wszystkie poleciały do góry. Poleciały do góry. To było też w BAL TV chyba. On właśnie też o tym mówił. Jeden odcinek taki, że właśnie nie, to nie on, to był taki Niemiec, który ten, właśnie niedługo być może powstanie kanał z którym będziemy mieć właśnie niemieckie wiadomości po polsku, zobaczymy czy to się uda także ten, także zobaczymy I, yy, i te spółki poszły, czyli później raczej będzie uderzenie znowu bankierstwa, tak, bo te spółki też nie będą szły nieskończoność, tutaj jeszcze ostatnia wiadomość, sztuczne nawozy sztuczne, zobaczcie znowu nawozy yy, mąka, olej, czyli półprodukty do, do tworzenia czegoś sztuczne podróżały znacznie, nawet 100% rok do roku tak są duże koszty, że wielu rolników zmniejsza uprawy, czyli jedzenie będzie droższe. Nie wiem, jak to może wpłynąć na cały rynek, bo możliwe, że dużych producentów pewnie stać na wzrosty cen. Pamiętacie ten model? Jest coś do zrobienia, trzeba nałożyć na niego różne bariery, żeby upadły te małe firmy. Korporacje przyjmą ten początkowy koszt, bo są w stanie się utrzymać. Następnie potem wywindują na do góry, żeby zarobić na tym. Nie będą ich opłodzili ludzie. To jest ten model, który już pokazywaliśmy mnóstwo razy. Coś. Narysuję go tutaj, żeby przy tego przypomnieć. OK. Mamy tutaj coś, usługę, yy, powiedzmy produkt, cokolwiek. Yy, państwa, yy, nasze rządy kochane nakładają bariery. Nakładają bariery. Mamy tutaj korporację, która niestety jest poza zasięgiem na razie, bo tutaj pełno jest małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie te przedsiębiorstwa. Te przedsiębiorstwa nie mogą dalej tego produkować, ponieważ koszty uderzają w górę, korporacja jest w stanie zaabsorbować te koszty i przejmuje cały rynek, windując potem ceny i zarabiając szmal. I tak nas robi się w bambuko. Okay, tak nas robi się w bambuko. Duża część ludzi skamieniałych nie rozumie tego. Okay. Pewnie stać wzrost cen. Zresztą rzeczy typu kasza, ryż, pszenica nie są najlepszym jedzeniem, więc myślę, że warto popraktykować post. No ja wiem, czy nie są. Myślę właśnie, że Kasza jest kurna bardzo dobra. Z nawozami sztucznymi zresztą jest bardzo ciekawie od lat. Kiedy zbliżają się terminy wypłacania dotacji unijnych rolnikom, słuchajcie, raz w roku, sprzedawcy nawozów specjalnie na ten okres podnoszą ceny, że także unijne dopłaty dla rolników trafiają nie do rolników, tylko głównie do sprzedawców nasion, nawozów i tym podobnie, części pewnie jakichś tam innych też rzeczy. Widzicie jaki układ? Cena skupu bydła od rolników w 2022 została podniesiona dość mocno. Dopiero teraz, chyba pierwszy raz od 2019, z 7 do 10 zł na za kilogram masy. Okay? Czyli mamy tutaj 30%. Wcześniej drżało około 50 groszy rocznie. Dlatego też spodziewam się sporych podwyżek cel wołow, cen wołowiny. Jak wiadomo, pośrednicy też muszą zarobić swoje, więc będzie to ze, ze, 100%, ze 100%. Tutaj spójrzcie, mam. Eee, tu, tu tu trochę tu popierdziłem to eee, tutaj zobaczcie mam ceny to jest ze Stanów Zjednoczonych Pierw, może to przeczytam ok eee, be, tutaj no może dobre zacznijmy od tego to są ceny tu chodzi o, o ten o nieruchomości więc zobaczcie cena nieruchomości ok per square meter czyli przez y, ten y, przez y, y, za metr kwadratowy tak czy coś takiego to jest current price by y, square feet sorry square feet stopę ratio. I zobaczcie, jak ostatnio poszła do dołu, tutaj do góry, znaczy w 2022 roku, jak pośrubowała. I teraz patrzcie, tutaj mamy sell price average, czyli średnia cena sprzedaży tego domu. Tam nie pamiętam tylko, jaki metraż to jest akurat, ale zobaczcie, rośnie, tak? Cena rośnie. Więc ktoś powie tutaj, no to mamy tutaj, to jest bardzo taki fajny, fajnie się z tego robi wniosek. Spójrzcie, cena rośnie tutaj. Natomiast tutaj mamy aktywne ogłoszenia i sprzedaży. Więc tu mamy listingi, ok? Tu mamy listingi, czyli ilość wystawianych, i zobaczcie, od 2017 roku mamy tutaj downtrend, spada nam. Natomiast spójrzcie, liczba salesu prawie pozostała bez zmian. Więc wkrótce, wkrótce liczba tych listingów, nie wiem czemu maleje. Tak jak pytanie jest teraz takie, czy liczba listingów maleje, bo jest mniej mieszkań, ok? E, czy może po prostu ktoś, nie wiem, nie sprzedaje tych domów teraz, czy. Czy już po prostu um, no nie wiem, jest yy, problem, jakby już ktoś może je wykupił spoza po prostu, spoza linii. Zobaczcie, tutaj tu mnie interesuje najbardziej ten fragment. Bardzo dużo po prostu popłynęło. Tu jest, zobaczcie, to jest January. Okay? Tu, tu, tu był ten y, nasz y, event z marca. I zobaczcie, jak mało listingów się zrobiło. I te listingi nie wróciły potem do tej ceny. Moje pytanie jest, co się tutaj dzieje? To zadałem pytanie tej osobie, co mi to przysłała. Właśnie, ale. Nie wiem, czy właśnie, jak, nie wiem, jak jest inwentory. Tu brakuje nam jeszcze jednych danych. Jak jest inventory całość? Bo wtedy możemy sobie to rozstawić. Jaki jak jest listing, a jaki jest, jak jest po prostu, jaki jest cały zapas tych mieszkań. Pamiętajcie, że proces powie wam wszystko, proces powie wszystko, coś wchodzi do procesu. I coś wychodzi do procesu. Jeżeli znacie proces i znacie podstawy wejścia i wyjścia z każdego yy, z tego kroku procesowego, to jesteście po prostu mistrzami w danej dziedzinie. Nie ma nie ma kogoś, kto was w ogóle zrobi w bambuku. Okay? Pytanie tylko, czy znacie wszystkie wejścia i wszystkie wyjścia. Okay? Ja na przykład dopiero uczę się tej tutaj ekonomii, to mi idzie jak krew z nosa, ale nauczę się tych wejść i wyjść. I co na przykład bym zrobił, żeby oszukać ludzi? Okay? I tak właśnie oni tutaj robią. Więc zobaczcie, aplikacje. Aplikacje na y, kredyty mieszkaniowe y, poprzedni, y, poprzedni okres spadły minus minus 8 i coś tam. Procenta. I teraz aktualny też jest minus 68%, czyli nie jest najlepiej, a te aplikacje o kredyty spadają. I teraz zobaczcie, tutaj mamy dlaczego na przykład możemy mieć jeszcze rally w, w tym w, tutaj w maju, okay? znaczy w kwietniu maju. Mówi tutaj właśnie, ten FED mówi, Braindart, to jest chyba zastępca John Powella, już nie pamiętam, mówi, żeby za ten, z, z, zacieśniać tą całą ilość zakupu, balance sheet, tak? ich, ich, ich cały inventory, I bardzo szybko, najszybciej jak można, jak w maju. I tutaj właśnie FED przygotowuje się, żeby wziąć silną akcję tutaj właśnie w tym, w maju, to ona, sorry, ona zastępca. Inflacja jest za duża, za wysoka i trzeba po prostu ją, ten, trzeba ją zminimalizować. Zbyt dużo upside risk, tak? czyli zbyt dużo ryzyka, że do góry się rozwinie. I tutaj Federal Open Market Committee e, mówi, to czyli F, F, FOMC, że będzie nadal zacieśniać tą politykę monetarną różne, różnymi metodami. I robić różne serie innych tego, no podnosząc te stopy procentowe, ten fund funding rate, ok? I także redukować balance sheet w bardzo szybkim tempie, ok? I tutaj jest najlepsza rzecz, a my meeting, więc wszyscy wiedzą, że będzie takie pierdzielnięcie, że prawdopodobnie Stany wejdą w recesję. Ja tylko chcę Wam jedną rzecz pokazać, w tej chwili oni gadają, ale nic nie robią działają do tego momentu, żeby wystraszyć rynek, żeby rynek się po prostu skapitulował i wtedy oni mogą podnosić, żeby jeszcze do bardziej kapitulować. Przy tak wysokiej inflacji, jaka jest teraz, oni w pizdziec nie dadzą rady tymi stopami podrąbać więcej, jak podejrzewam, nie wiem, jeden, nie wiem, do, 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 na pewno nie dojdą do 3%, ok? I będzie kapitulacja, będzie kapitulacja. Więc w tej chwili spójrzcie, tu jest taka zależność, że Ilekroć, ilekroć e, tu mamy fund rates, ok? Ilekroć stopy ilekroć stopy malały. Spójrzcie. E, f, e, tu mamy e, fixed rate mortgage rate, czyli 30, e, stopa 30-letnich kredytów mieszkaniowych też malała. Ok? Tutaj jest te, te, te funding rate malał i stopy malały. Funding rate malą i stopy malały. Funding rate malo i stopy malały. 2020 rok. Dot .com bubble. Funding tego i stopy malały. 2007, 2008, 2009 kryzys, <coughs> funding rate spadł, stopy malały. I tu był popełniony błąd. Zamiast tutaj zacząć podnosić stopy procentowe, zobaczcie, bo tutaj były po podnoszone ten funding rate, żeby podnosić ten, te stopy, żeby jak gospodarka się rozpędziła, żeby można było sobie buffer zrobić, to oni tutaj dopiero pod sam koniec zaczęli podnosić stopy procentowe, jak gospodarka szła bokiem i zaczęła się wykolejać i zobaczcie, tutaj oni podnosili. I już zaczęły, zaczęły te fulnie gry zaczęły iść, a stopy procentowe zaczęły tutaj maleć do mniejszego poziomu. Potem spadliśmy, a stopy w ogóle nie spadły. I teraz zobaczcie sobie, zobaczcie sobie, oni będą podnosić w tym momencie, jak, jak stopy tutaj właśnie spadają na tym, na tym momencie, a nie jak są po prostu wysoko, żeby, żeby mogły tutaj spać, tak? Więc. Więc no, znowu 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 ten znowu będą szły do góry te stopy nie spadły tego kredytu aż tak bardzo w porównaniu do ekonomii. Okay? Nie mają tego buforu nie no, po prostu nie widać tego przełożenia. Spójrzcie tutaj wzrastały tak. Wzrastały jak wszystko było dobrze okay? tutaj wzrastały jak wszystko było dobrze. A ale teraz yy, a teraz właśnie jest problem teraz jest problem. Tak, teraz jest problem. Tutaj ze stopy ten funding rate spadł. I spadały też stopy procentowe, czyli napędzały gospodarkę. Wtedy można było ją podnieść. Stopy nie reagowały tutaj y, za bardzo, czyli dostęp do kredytów, ludzie mogli brać te kredyty i ekonomia się rozwijała. Pamiętajcie, że jak stopy są wysokie, ludzie nie mają tego, to jest, to jest, dlatego jest inflacja. Jeden pieniądz, jeden pieniądz przez frakcję, jeżeli Ty wkładasz 100 złotych, to bank y, pożycza te 100 złotych, ok, 10 razy powiedzmy. Tam może i więcej razy pożyczać, ale powiedzmy 10 razy, więc 10 ludzi, znaczy 9 ludzi poza Tobą dostanie, dostanie ten kredyt i kupi na przykład y, telewizor. Dzięki koleś, co kupił telewizor, może wziąć, wpłacić pieniądze i kolejni mogą dać kredyt. Jeżeli Ty nie wpłacisz tych 100 złotych Ci ludzie nie dostaną tego kredytu. Ten człowiek w ogóle nie będzie istniał. Nie sprzeda telewizora, bo nie będzie tego telewizora. Rozumiecie? właśnie dlatego zbliża się kolejny sygnał do recesji, i tutaj też w Polsce dzisiaj też pokażemy, też będzie się działo. I właśnie mamy w maju ostatni dzwonek, znaczy będzie, i zobaczcie tutaj, Crypto Weekly asset od połowy grudnia nie było takiego wpływu na giełdy, właśnie jak, jak było tutaj. I to jeszcze czas pokazać, że mamy tu bitcoina i to właśnie rezerwy, i spójrzcie, te rezerwy po double bottom. Szły tutaj do góry, wtedy cena spadała. Ok, teraz mamy też double bottom, więc mam nadzieję, że pójdzie to bokiem. Dzięki temu jeszcze coś tutaj złapiemy, bo za każdy teraz ostatnio były spadały i cena szła do góry. Spadały i cena szła do góry, tylko że tu wolno poszło troszeczkę. Więc no liczę na to, że będzie takim się poruszało takim bokiem, może trochę spadku na właśnie rezerwy bitcoina, no i cena jeszcze odejdzie. I potem w maju widać, że będzie jedne wielkie pierdzielnięcie. Ok. Poligon, warto też obserwować Matica, bo Matic yy, i Mir taki jest zależność. Zobaczcie, jeżeli Matic będzie dobrze sobie radził, Mir na, na terze też będzie sobie dobrze radził i Awe też będzie dobrze sobie radziło. O to chodzi, że Matic i ilość transakcji, jaka jest tutaj, spójrzcie, od stopu yy, zaczęła spadać, spadać, spadać. Ale zobaczcie, zaczęła łapać bottoming na, na, na tym. Pamiętajcie, że transakcje to jest jakby życie w danym e, chainie. Wtedy znaczy, że coś się rozwija, coś idzie. A tutaj właśnie spadało, więc ten Matic zaczął tutaj dumpować, ale już się uspokoił. No i wtedy, co chcę powiedzieć, jak będzie boom na Matiku, jak Ethereum wejdzie wreszcie tą strefę swoją upgrade'u, no to wtedy Matic, który robi właśnie ZK Rollups i inne partnershipy, tam Planki, tu chyba tak, coś takiego, tam robi, czyli kolejne upgrade'y. Partneruje się z wieloma różnymi tutaj projektami, jakby stronami, zbiera inwestycje, VC i tam w ogóle. Więc jeżeli Matic odbije do góry. To prawdopodobnie te projekty typu AWE i to są spartnerowane właśnie z tym, z Maticiem, i używają tam powiedzmy jakichś kluczowych rozwiązań, będą też szły do góry i może być jedna wielka Matic Family Pump, bo Matic chce być Layer 2 Solution dla właśnie Ethereum. I idziemy do Bidena teraz. Spójrzcie, Biden znowu jest tutaj na językach i Spójrzcie, coraz więcej wiadomości pojawia się na temat, e, na temat Ukraińców i prawdziwego pochodzenia wojny, to, co się tam dzieje i to, co naprawdę jest podane, a nie to, co mówią w telewizji. E, Bidena i to, że nie można na nim polegać, jest jakiś dziwny, e, gra na upadek Stanów Zjednoczonych, gra na upadek wszystkiego. To, że Barack Obama już go zaczyna po prostu wy, wyprzedzać, i teraz moja taka wiadomość jest, to będzie właśnie na Fiat Marines, jak będę nagrywał ten odcinek o Bidenie. Co, yy, co, miał na celu Biden, okay? co miał na celu Biden? Coś tutaj nie poszło i Biden jakby był takim podstawionym typkiem, aby właśnie Barack Obama mógł znowu startować na prezydenta, pokazać się z lepszej strony. Mi się wydaje, że Bidena wsadzają teraz pod autobus. To, to tak to wygląda. Na ostatnim właśnie posiedzeniu, yy, tutaj taki filmik jest właśnie z Fox, też tutaj podany był, że yy, nikt z Bidenem nie chciał rozmawiać. Każdy gadał z Barackiem Obama i tu było widać, że Biden jest jako, no, do śmietnika, jest pod autobus, wrzucony pod autobus. I tutaj z tym Hunter Bidenem teraz te wieści wychodzą i nikt Bidena już nie wspiera. I teraz wszystkie media mówią, że no czas się tym zająć, czas się tym zająć. Także mówię wam, że coś się budzi i teraz może być interception, bo wiemy, że Trump też będzie startował, okej? Okay? I tutaj może być bardzo ciekawie, bo Obama to jest ich boss, ich, ich koleś. A Trump niekoniecznie. Nie wiem do końca, dziwnie, ale tak niekoniecznie. Z tutaj ktoś taki wiadomości, że dużo takich, znaczy dużo, nie dużo, ale czasami są takie wiadomości, że stwórz gują, nie wiem, nadzieję że ktoś o nich walczy, że mają nadzieję, że system sam się zwalcza, e, muszą tylko zaczekać jeszcze to, co ja mówię, żeby być pozytywnym, żeby się nie dać. I ktoś tam tutaj jeszcze wypluwa takie rzeczy. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma takie problemy, no to nie wiem, czas pomyśleć trochę inaczej, bo to, że mam stać albo o, oni tak to wezmą, o, a co zrobisz jak ten, jak będą powiedzą, że to, to niech przyjdą i wezmą. Niech tego, jeżeli tak jest, no to jutro jak wyjdziecie po bułki do sklepu i ktoś zaczepi was, hej, stary, chcecie zerąbać samochód, daj mi kluczyki, to od razu dawajcie. Ktoś powie, hej, y, y, mogę ten. Hej, y, ja biorę dzisiaj twoją żonę. O spoko oddajcie. Ja biorę waszego psa, spoko o tego. Niech wam wszystko zabiorą od razu. Także nie można tak robić, nie można tak, y, tak czekać, tylko trzeba widzieć pewne źródło, okno, możliwości. I te możliwości się pojawiają. I te, te możliwości, to, 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 co się dzieje, nie, nie zostało obudzone jeszcze wszystkie grupy. Spokojnie, spokojnie. Także nie, nie popadajcie w coś takiego, jak ja bym, jak ja bym się tak tutaj miał poddawać i, i e, ten. I tak wszystko po prostu oddać, okay. bo, bo, bo ktoś tam coś powiedział, albo tutaj, to, albo ktoś mi powiedział, na przykład, nie wiem, nie mam racji, bo coś ludzie, to, jest to by gdzie, gdzie takie życie, gdzie takie życie. Yy, dobra, tutaj to potem to pokażę. Dobra, idziemy do wiadomości dalej, ale wiadomości dzisiaj bubó. Bu, 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 bu. Dobra, Green links, y, grid, grid Index, ok 48. Tutaj jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz. Jak mieliśmy, mieliśmy co tutaj mamy. Marzec, y, dwa, y, weźmy luty y, tutaj, y, dw, pierwszy luty i weźmy pierwszy luty 21. Pierwszy luty, pierwszy luty. Był, było tutaj, mniej więcej tutaj 15 powiedzmy, było przegrzanie. Feeling Grid był na 92, natomiast teraz tutaj w około 15 był dopiero na 48, więc e, widzimy, że jest różnica w takim powiedzmy ranie. A w 2019 jeszcze w ogóle było, nie było bardzo podobnie, więc kto wie, nie wiem, jeżeli powiem tak, jeżeli będzie Super Commodity Cycle, e, który też będę coraz częściej o tym mówił, to Bitcoin też prawdopodobnie ruszy. I takie krótko tutaj terminowo raczej bym nie patrzył na to. No dzisiaj nie ma co. Różne dołki. Dzisiaj takie, nie wiem, pozycje. Tłumaczyłem też to na na tym na, na, na telegramie lekko, że jeżeli ktoś chce łapać dołki, to na przykład, nie wiem, nie jest dobrze wchodzić w normalną pozycję, tylko powiedzmy jedną dziesiątą albo, nie wiem, jedną piątą, tak? I wtedy można sobie pozwolić na większy stop loss lub coś takiego. A jak ktoś łapie dołek, że a tutaj brf, stracił. A tutaj brf, stracił. A tutaj. I nagle... Po 5-6 próbach jest o wiele więcej strat, a tak po prostu można wyczekać, można coś takiego zrobić. Także, no nie wiem, lepiej jest jak cena wychodzi z jakiejś tutaj bariery i przebija, powiedzmy, Fibonacci. Wtedy widzimy, że poszczególne poziomy, które były na bearish nastawione, właśnie pękają, więc zmienia się coś w narracji rynku. Zmienia się coś, ale oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Rób ta, co chce Rynek bitcoina wraca do gry, tak? Wynają mieszkanie za kryptowaluty. No i tutaj, że jest tutaj ten wynajmujący z się właśnie z tym skupującym i obaj mają podobne zainteresowanie. Tak jakoś dziwnie ten artykuł jest napisany. Dla mnie jest to jakaś promocja kryptowalut albo jakieś takie inne rzeczy, więc nie wiem do końca taka promowanie, że ludzie tutaj się ustawiają i, i mieszkania tak jakby mieszkania można było sprzedawać kupować za kryptowaluty takie tutaj takie tutaj chodzi, bo czym są kryptowaluty i takie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej technologii kryptowalut, dajcie znać w komentarzach, także Taki artykuł, nie wiem, ja to rozpoznaję takie rzeczy. UK Treasury, właśnie zobaczcie, planuje regulować stablecoiny i NFT. -ki. I tutaj Treasury chce stablecoiny, żeby były w regulacji, i żeby właśnie można było ich używać w UK w jako rozpoznanej formy. To oznaczałoby, jakby zniesienie jakiegoś prawa do powiedzmy, nie wiem, prawa podatkowego że do jakaś dzienna suma mo mogłaby być, no nie wiem, spędzana, bo jeżeli mamy płacić za filiżankę kawy plus 25% dodatkowo jeszcze, to nikt tego nie będzie używał. A jak nie będzie używał tego, to tej technologii nie za bardzo tutaj będzie e, w użytku. Ona będzie po prostu rozwijana offline i ludzie będą z niej korzystać, tylko że e, po prostu na czarno. I tutaj właśnie chcą, że Royal Mint, czyli mennica e, narodowa, też będzie dawała NFT, czyli być może złoto będziemy kupować jako NFTki albo coś w tym stylu. Tylko pytanie jest, na, jaki, na jakim forum będziemy, na, na jakiej zasadzie będziemy ufać, że ta złoto naprawdę tam jest, bo to wtedy jakby jest realne złoto papierowe, coś w tym stylu. Także no nie wiem. I tutaj właśnie ten Rishi Sunak ma właśnie plany, żeby tutaj zrobić crypto friendly tech hub. No zobaczymy, co znaczy crypto friendly. Przypominam o. Airdropie Atomu i tego całego środowiska, jaki tutaj trzeba mieć, zaraz. Momencik, zaraz tutaj ja to od tego odhaczę, pum, 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 o tutaj właśnie, momencik, zaraz wam pokażę. O! Także do, dzisiaj, dzisiaj był snapshot pierwszy, dziewiątego będzie kolejny, trzeba mieć. Atom, 10 sztuk, nie, nie trzeba mieć wszystkich monet, okay? tylko wtedy ma się większy tutaj procent. Atom, 10 sztuk i potem trzeba go dać na walidację, tam na staking, na przykład na Cosmo Station, Sentinel, tak? Eee, Juno, 10 sztuk, eee, na razie zawieszone jest. E, Osmo, 20 sztuk, też do, na staking, na przykład na Cosmo Station i Secret Network, też 20 sztuk. N najlepiej właśnie <coughs> tutaj e, ten, zrobić tutaj to na Kepler Wallet, to możecie sobie ściągnąć się, nie wiem na komputer na komórkę z Google Play Store i później na przykład można wejść sobie na e, Osmosis to zaraz to ten na Osmosis i podłączamy swój wallet możemy robić trade i wymieniamy sobie na przykład atom na Osmo i tam na te inne monety co wymieniłem i można wtedy wejść tutaj na Stake i po prostu przestejkować. pamiętajcie tylko że jeżeli będziecie mieć atom już na Kepler Wallet i wejdziecie tutaj to musicie wejść w assets ja tutaj nic nie mam w tej chwili, okay? bo nie mam podłączonego woleta. i wtedy tutaj będziecie mieć swój balans i trzeba depozyt zrobić na tą giełdę, na ten osmozis i wtedy dopiero będzie to widoczne tutaj, że macie jakiś atom, bo atom możecie mieć na olecie, ale on tu nie będzie widoczny i nic nie wymienicie. Więc jak chcecie takie rzeczy, ma być duży, 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 ogromny roadmap, tutaj możecie sobie wejść na właśnie Cosmos, airdrops IO i zobaczyć co gdzie się planuje, co gdzie jest. Także bardzo, bardzo dużo rzeczy i test na będą właśnie. Dużo ludzi trzyma tylko Atom i też dostaje test na więc pamiętajcie bardzo dużo. Może nie tak ogromny airdrop jak nadchodzący nie wiem, Pulse Chain czy coś takiego, ok. Nie wiem, tylko pytanie jest kto bardziej wykorzysta te monety, a te z Pulse Chaina, czy będzie można je skasować. I ten link dam pod opisem tutaj, to jest bardzo ważny link, jak możecie wypełnijcie go, bo to jest właśnie to, że planują tutaj właśnie używanie tych paszportów, planują, żebyśmy nadal mieli updatey, żeby poruszać się w krajach Unii w ogóle, ale tutaj jest właśnie feedback i dużo ludzi pisze, nie, nie, w ogóle jak Niemcy tam jadą, że nie, o tutaj właśnie. Naj, no coś tam. Tu trzeba tylko po prostu wejść feedback, zalogować się i potem anonimowy taki ten, ten podać. Więc jakiegoś maila możecie zrobić, czy tam z Facebooka się jakiegoś lewego zainstalować, okej, okay? i ten, i podać. Ja tam normalnego maila dałem, tam pierdziel, mam to gdzieś i dałem. Także jest pełno tutaj ten, pełno tutaj różnych takich negatywnych, tylko pytanie jest takie, wiecie, nam się zdaje, że my coś możemy i tutaj na, na, nawalimy się, a oni tu widzą to w takim pudełku i mówią a pieprzy, co w tym pudełku się dzieje, mam to w dupie. Więc, ale wiecie, no robiąc nic, nic nie osiągniemy. Próbując, może coś się stanie. No i właśnie takie inicjatywy są tutaj, nie siedzenie na przykład i o, że nie dajcie już po nas, a my tego, będzie pozamiatane, chleb się rozsypał po nas. Nie? I ten, tak, można zaśpiewać. Więc ten link będzie pod opisem, dajcie coś, bo z Polski było tylko lekko ponad tysiąc osób. OK, tysiąc osób. Tysiąc osób. Bardzo prosto zrobić. Możecie zrobić w języku polskim, angielskim, cokolwiek. Dajcie, że po prostu jest z Polski, wtedy będzie więcej tego, że wam się to nie podoba. Istotą pomysłu PiSu nie jest konfiskata majątków Rosjan, bo w Polsce ich niewiele, lecz wprowadzenie instytucji konfiskaty drogą decyzji administracyjnej bez wyroku sądowego, czyli to teraz planują. Pamiętajcie, mamy mieć nic, więc zachodzą te zmiany na tych poziomach politycznych. I chcą dopierdzielić ludziom wszystko. Dopierdzielić ludziom wszystko, okej? Okay? Tutaj Adam, właśnie. Yy, nie wiem kto to jest. Yy, Wielomski, nie mam pojęcia, ale yy, całkiem to ciekawe. Musimy pozostać zjednoczeni w naszym zdecydowanym działaniu w Rosji. Musimy skonfiskować ich majątki, tak? Jasne, czyli znowu wchodzimy w formację psychozy. Zróbmy to, tak? Jesteśmy razem. Rozwiązanie: będziemy yy, zrobić sankcje. Dziękujemy. Nie będę miał ci powodu. O jakie? Ja dziękuję Ci, Morawiecki. Mm, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Musimy zabrać im majątki, o tak, tak, bardzo dobrze, ci źli, zabierzemy im majątki, ale później będziemy zabierać wam majątki. Ktoś powie, gdzie tam, absolutnie, a ja w kolejnym poście wam powiem, że będzie właśnie raczej tak się działo. W ambasadzie niemieckiej, 28 marca, powiedzieli, że ta agresja tutaj na Ukrainie, tak, to jest criminal offense, to jest w ogóle, wiesz, kryminalność i wszyscy, którzy publicznie Zgadzają się z tą wojną i popierają w ogóle tę wojnę, że Putin napad na Rosję, tak, że, że tutaj te rzeczy będą w ten, będą. No w, odpowiadać przed sądem w Niemczech, tak? To jest, ten, to jest jako po prostu to ma się do używania Z symbolu, także, tak? I tutaj właśnie niemieccy ci te władze mówią, że będą patrzeć też na ten symbol Z, ok? Chodzi tutaj o to, że jaka, jaka jest różnica powiedzmy pomiędzy literą Z, ok? A Z symbolem. Jaka jest różnica? Ok? Jaka jest różnica pomiędzy literą T, a odwróconym T, ok? Ja, jak to jest? Jak to jest? Jaka jest różnica pomiędzy, nie wiem, powiedzmy, ktoś F, da? Albo tutaj. Albo N, okej okay, to jest W, okej, okay. N, albo N, o W jest dobrym przykładem, okej, okay. M, a może ktoś powie, że to jest W. Okej, okay. zależy, jak to rozumieć. Chodzi mi o to, że w odcinku na Fiat Marines powiedziałem, ee, nie, w odcinku, tak chyba na Fiat Marines, e, jak nie to tutaj, w ostatnim odcinku, powiedziałem, że, nie, że w każdej stronie, jakiej będziecie, okay, będzie to zła strona, bo dzisiaj jest dobrze, ale jutro jest źle. Jeżeli dzisiaj Tomek jedzie do pracy, powiedzmy, yy, powiedzmy używa swojego diesla i jedzie do pracy, jest dobrym pracownikiem, pracuje w korporacji, w masce, pięknie, wszystko, tak? I dzisiaj jest fajnie, ale jutro ta korporacja sobie przepierdzieli. Więc jutro Tomek nie będzie dobry, chociaż był dobry przez ostatnie wiele lat. Tomek jeździ dieslem. Jutro mamy mieć po prostu problem z emisją i Tomek już nie będzie tym dobrym. Nie będzie. Koń, Tomek jest zły. Tomek był zły przez ostatnie pięć lat, bo jeździł dieslem. A tak był dobry, dobry pracownik. Tomek był dobry, bo zagłosował na tą partię, ale ta partia pod koniec powie, że to, nasza znaczy inna partia, że to jest zły, bo to ona nie zagłosowała. Trzeba go zgąbić. Także zawsze będziecie po złej stronie. I tutaj mówi się nam już, że będziemy po prostu, będzie nam, będą nam nakładać, co tylko żywnie się będzie im podobać. Okay? Będą nam mówić, co jest prawdą, a co nie. Oni chcą być jedynym źródłem informacji, to powiedzieli na y, meetingu Schwabach, można nam znaleźć ten filmik, to podam, i my nie mamy myśleć. Sam fakt, że jak był ten cały, ta plandeka i mówili, że ludzie, którzy kwestionują w ogóle te updatey, nie powinni tego robić, powinni zostawić w ogóle naukowość naukowcom i rządowcom, a nie e, takie, takie rzeczy odpierdzielić, ok? Takie rzeczy. Także sami widzicie, że jest tutaj popieprzenie i ciekawe właśnie jak to będzie. Ciekawe co później. A może X będzie to jest? No wiecie, X można wpakować w wiele różnych rzeczy. Czy to porno, czy to hukwie, czy to e, cokolwiek, ok? Nie wiem. Nie. O, zobaczcie, ta klientka tutaj dzisiaj na przykład jest ok, jest zdjęcie. Jutro być może taka poza będzie mówiła, że hej, będziesz ukrzyżowana i ogolona. <gulona> jak golonka. Okay? Tymczasem w Polsce podwyżki procentowych okładanie kijem i marchewką, czyli właśnie to, co się dzieje, tak? I tutaj banki centralne podnoszą procentowe, by schłodzić popyt. <gulona> schłodzić popyt! By schłodzić popyt, czyli nie ma tych, tu jest problem z tymi towarami i będziemy chłodzić popyt. Tak jak kiedyś ten chłodził tą gospodarkę. Jakąś się nazywał? Barcerowy chodzi o gospodarkę. Tak? W konsekwencji obniżyć presję inflacyjną. Presja inflacyjna nie po, nie po to jest, że, że ten, że, że nie od tego jest, że to jest presja supply, a nie, a nie monetarna. <tutaj>, Tutaj jedne przedmioty politykę monetarną wpływają na rynki cenę pieniądza, co uderza po kieszeni jedne podmioty i pozwala więcej zarobić innym. Z jednej strony podwyżka stóp procentowych sprawia, że rośnie cena kredytu. Nowy, nowy jest trudniej dostępny i droższy, czyli czytaj, nie będzie pompowania gospodarki, bo ktoś nie będzie pożyczał, nie będzie dla niego tej kasy, nie, po, nie, nie, da, nie da, więc te pieniądze nie będą w obiegu, nie będzie można ich kreować. A więc muszą zapłacić wejść trzy, którzy zaciągnęli zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu. Z drugiej strony oznacza także, że cena rośnie, którą warto, yy, którą warto zapłacić za depozyt, ponieważ zwiększa się koszt pozyskania środków z alternatywnego źródła. No nie wiem, czy tak depozyty rosną szybko. E, tak kij i marchewka ograniczają popyt, a w efekcie obniżają presję inflacyjną. Bzdura, 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 bzdura. Nie wiem, dlaczego wygraliście, to tam, czy pewnie sami sobie daliście te, te tytuły. Polacy, którzy wzięli w ostatnich latach kredyt mieszkaniowy, to do, do, do tych Polaków, jeżeli jesteście nimi, to słuchajcie. Boleśnie odczuwają kolejne uderzenia motor, monetarnego kija. No, pewnie się z tym zgodzicie. Ja bym też się zgodził. Ci, którzy chcieli kredyt dostać, muszą się liczyć z tym, że banki nie będą skłonne pożyczyć im tak dużych kwot jak wcześniej. Czyli czytaj, już nie kupicie swojego mieszkania. Równocześnie instytucje nie spieszą się z podwyżkami oprocentowania depozytów. No to hola, 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 hola. Tutaj mówiliście, że z drugiej strony oznacza także, że ceny rośnie. Warto zapłacić za depozyt, ponieważ zwiększa się koszt pozyskania środków z alternatywnego źródła, czyli. Um, ten depozyt jakby ma być tutaj yy, grać rolę, ale przecież on nie gra rolę, tak? I nie ma się co dziwić. Ponieważ pieniędzy po prostu nie potrzebują. Moje pytanie jest, jak oni wezmą ten depozyt? Tutaj jest warto zapłacić, bo wiadomo, ten depozyt, to chodzi o to, że jeżeli większy depozyt będziemy mieć, no to wtedy mniej kredytu nam potrzeba, ale pytanie jest, jak my ten depozyt dostaniemy, skoro będzie problem z kredytem i te, te, kółko, te kółko opadnie. Mamy te kółko pompowane i te kółko opadnie. I okay, te kółko opadnie na jeszcze mniejsze, bo nie będzie pompowania, tak jak, mat, tak jak piłka y, plażowa. Opadnie, więc nie będzie można je odbijać. Nie będzie. I nie ma się co dziwić, ponieważ pieniędzy po prostu nie potrzebują. Czyli banki. Polacy nie wycofują z nich środków, o słuchajcie tutaj, mimo że te realne topnieją w oczach. Za sprawą już dwucyfrowej inflacji. A płynność sektora pogłębiły w ostatnich latach również y, te malware, y, zastrzyki. Ok. Także. Sami widzicie, że problem, e, problem ten, e, problem tutaj. Co zatem mogą zrobić władze, jeśli nie zdecydują się e, odpuścić walki z inflacją? Mogą oczywiście teraz mocniej okładać skrytobiorców w Kim, ale także być może powinny spróbować także nie metody, zaoferować spo, społeczeństwu porządną marchewkę, czyli bezpieczną i zyskowną ofertę lokowania pieniędzy. O ja, pieniędzy, świetnie. Komentarze już widać. Tutaj kłamstwo, kłamstwo, pomijam obrońcę dyktatury, hamów, inflacja zaczęła globalną, także nie, także tutaj każdy zwalnia, każdy zwalcza właśnie na, na pana Palladyna, ale inflacja zaczęła rosnąć grubo przed nim. I tu mamy raty kredytów. Spójrzmy, oprocentowanie raty kredytów. No i powiedzmy sobie, kwota kredytu 200 000 888 pod koniec września 2021. Po podwyżce stóp okay, założone w Wibor e 3 mamy. Mamy 1500, a teraz przed podwyżką kwietniową, czyli teraz co miało być, tak? 1400, czyli prawie dochodzimy do 100% podwyżki. 1600 tutaj, 1700 będzie 100%, teraz jest z no, 70%. Weźmy sobie taki średni kredyt, jak ludzie brali w większych miastach, 500 tysięcy. 2000, a teraz już jest y, bez czterech tych będzie, a tutaj już po podwyżce założenie Viborem 590 będzie prawie 4000. Więc pomyślcie sobie, ktoś staje do okienka y, kredytowego, Okej, okay. te dwie osoby sobie siedzą. I pani mówi, przy... pani mówi: dobra, to dam wam ten kredyt, yy, jak, jaki kredyt? Ile możecie spłacić, Jeżeli weźmiecie taki kredyt o takiej wartości, będzie to 2000 do spłaty. Jeżeli o takiej wartości będzie 4. O nie, nie, nie jest 4 to będzie ciężko. Nie weźmiemy 2000, okej, okay. ale teraz te dwa jest jak cztery. I pomyśle, że jeżeli tych ludzi nie stać było za 4000, tysiące, a teraz płace i wszystkie inne rzeczy, ok, zaczynają tutaj być do dołu, a ceny energii i wszystkiego zaczynają być do góry, a wasz portfel, tak jak to rysowałem wtedy, będzie nastawiony bardziej na jedzenie i energię, a nie na jakieś duperfance, jak, nie wiem, kred do zupy, czy, czy tam, nie wiem, wycieczka z kuną i z przewodniczką a la starabawa z Chin. Sami widzicie, że kurna jest nieciekawie. I to jest nieciekawe dla ludzi, którzy żyją pod kamieniem. Ludzie, którzy opierają się tutaj w tych finansach i widzą, widzą już alternatywne źródła. Wczoraj pokazywałem, że Swissborg daje, daje 18, tam 19% na UST. E, żeby nie było, ja załadowałem, tylko jeszcze nie mam tego. Załadowałem sobie trochę, tylko czekam jeszcze na doładowanie tutaj i będę stopniowo wkładał. I jest 19,5%, więc zobaczcie jak to działa na Swissborgu. E, Swissborg o to chodzi, że dlatego mówię o tym, gdyż, em, gdyż, 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 a jeszcze tutaj. Trackera jeszcze powiem pokażę tylko, gdyż yy, chodzi o to, że to jest centralizowana platforma, a nie zdecentralizowana platforma. Wielu ludzi boi się jeszcze na zdecentralizowanych, bo jak coś się stanie coś, no to nie ma kogo po prostu powiedzmy pozwać, tak jak tutaj yy, mają legalne tutaj yy, obowiązki, żeby na przykład yy, yy, pokazać, no, być po prostu nie transparentni, ale no nie są tak do końca free wolni, okay? I dopóki się ludzie nauczą, to muszą korzystać z tych centralnych, bo ponieważ no. Tu jest jeden klik i w ogóle, a ten, a, a inne nie mają tego, więc to jest pierwsze. Crypto.com podobne posiada tutaj rzeczy typu RN, gdzie tu jest e, RN i też ma z, różne różne właśnie tutaj e, apki. Wszystkie linki macie pod opisem. Akurat nie wiem, gdzie to jest pokazane, ale też mają, ostatnio tutaj właśnie było. E, produkty różne i, i też tam mają dużo różnych, dużo różnych tutaj zestawów do e, tego, do, do zarabiania. What's the difference? Także też tutaj jest sporo i jeszcze Bitpanda to jest też mają siedzibę w Polsce mają i tu można kupować w ogóle ETF-y też mieszkaniowe i tam chyba e, różne oraz akcje jak i kryptowaluty. Także zobaczcie, że te osoby, które są już tutaj w tym pakiecie nie liczą na bank tylko widzą już alternatywne źródła. Zresztą dużo bardzo z Was obronną ręką wychodzi podczas tych wszystkich podwyżek i tego wszystkiego. Więc to tyle chciałbym powiedzieć. I jeżeli nikt nic nic nie robi, jeżeli ktoś po prostu żyje pod kamieniem, to dla niego będą to fatality rzeczy. No niestety dla niego będą to straszne rzeczy. To ci ludzie nie robią żadnych zakupów, to ci ludzie nie patrzą, ci ludzie trzymają kasę, powiedzmy, cały swój dorobek w banku. No i, no i cóż, a ten pociąg odjeżdża. Ten pociąg przyjeżdża to co jakiś czas, zabiera ludzi na swoją ekipę i na swoją pakę i jedzie z powrotem. Cykle, cykle. Giełda, po prostu giełda teraz po prostu będzie na przykład spadać, tak? Ok, ale coś innego, tak jak myślę, właśnie commodities, metale i inne rzeczy wydobywcze, towary będą raczej rosły, bo te, ten kapitał z giełdy nigdzie nie zniknie, musicie to zapamiętać. On tylko zmieni właściciela. I jak będziecie w odpowiednim miejscu, to wy z nowym właścicielem, jak, jak te roztocza, popłyniecie w danym kierunku. Ok? E, e, jak jeżeli przyjedziecie do właściwego tutaj pociągu, czyli właściwego trendu. I mamy też cykle przecież też na krypto, także różnie to bywa z ludźmi, którzy się niestety nie interesują. Na razie trzymajcie się, trochę się rozgadałem dzisiaj, ale dużo, dużo różnych wiadomości. Na razie trzymajcie się, a jeszcze nie, jeszcze tylko tutaj Wam pokażę, jeszcze, jeszcze się nie trzymajcie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Zobaczcie, jak właśnie wpływa to na, spójrzcie tutaj na, jak Bidena pokazują, Majcik. o proszę bardzo, patrzcie jak media rolują tutaj Beret. Jak Biden, Biden został prezydentem, tak jak tego Sandersa tam oto od, walili, i on tutaj został spuszczony. Jakie to jest narracja główna? To jest, dlatego jesteśmy zniewoleni medialnie. Anybody who has any um, connection to reality, about what is going on around them, should have watched that and said, the adults are back in the room. Adults back in the room, słuchajcie, adult, że już, że dorośli wreszcie wrócili, że Trump to w ogóle dzieciak jakiś, że w ogóle ten swój. Uh, a professional adult once again in the white house no, who's just simply doing the work really the the theme i would say is the adults are back still it is a relief to have adults in charge now we have adults in the white house okay the adults are back in the room um, there is a sense i think the world over that the adults have returned we have an adult in the white house now and it's glorious <laughs> These Zobaczcie jak to jest. Przecież to jest z góry orkiestralne. Przecież nikt w różnych wiadomościach nie powie tego samego. Dlatego mamy tutaj hierarchię World Economic Forum, czyli The Club of Rome poprzedni. Tak? I politycy są tylko narzędziami. Im więcej rzeczy będziecie puszczać, że ten polityk należy do World Economic Forum na różnych forach, na różnych innych rzeczach, tym bardziej to się rozprzestrzenia. Tym bardziej inni, co są wyżej pod, pod wloką, to podadzą dalej i wtedy ciężej jest im manewrować. Łatwo się jeździ, jak jedzie, jedziecie pod jakąś przykrywką w nocy, a nie jak jesteście na widoku, jeszcze macie flarę przyczepioną, tak? Każdy sobie was zobaczy. Także dużo, 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 dużo można tutaj, yy, można tutaj zrobić. Dobra, to ja spadam na razie. Cześć.